Cześć, witaj. Wtorkowy poranek, kolejna dawka zadań szachowych przed nami. Kontynuujemy rozwiązywanie zadań na platformie czeskom. Wczoraj skończyliśmy na zadaniu 168. Jedziemy sobie z rozwiązywaniem dalej. Posunięcie czarnych. Białe zagrały posunięcie G3 w ostatnim ruchu. Spróbujmy zrozumieć, o co tutaj chodzi. No, na pewno rzuca się w oczy słabość białego króla. Możemy go zaatakować, bijąc na H3. Król będzie musiał sobie odejść na pole G5. Możemy wówczas zbić pionka na G3. Jeżeli król zbije skoczka, mamy szacha. Król musi odejść na pole H4 i wówczas hetman H6, no i król niestety ucieka przez G3. Szach i król ucieka tutaj. No to jeszcze raz. Wzięcie tu, król idzie tu. Może po prostu najpierw należy. No może inaczej. Weźmiemy tu, król zbije nam skoczka, gramy G6, król idzie na H6. Hetman H3. Król idzie na G5. A może hetman H2, król idzie na G5. Chciałoby się zagrać H6, tylko że król zbije na G6. I jeszcze mata nie widzą. Ale zaraz mata znajdziemy. Jeszcze raz. Hetman bije. Król odchodzi. Jeżeli zaczęlibyśmy od posunięcia H6, król musi zbić bądź iść tu na G6. Dobra, ale coś mi się tu źle liczy. Widzicie, poranki są zawsze trudne. Dlatego najlepszym sposobem jest są zadanka, by się rozbudzić. Król bije, my bijemy. Co ja liczę? Spokojnie. Bijemy, król idzie, bijemy, król idzie. Dajemy szacha tutaj. Albo może inaczej, dajemy szacha jeszcze raz na H. Na H2. Król musi odejść tylko na G5, no i wtedy mat na H6 za pomocą hetmana. No właśnie, czyli nie idziemy tutaj, bo wtedy ten król może przez H4, G3 uciec. Po prostu musimy dać jeszcze raz szacha na H2. Wówczas po odejściu król G5 mamy hetman H6 z matem. No to wygląda, że to jest rozwiązanie. Jak nie? Jak nie? A bo ma hetman H4. Czyli co, nie dziabniemy tutaj? Czyli najpierw dajemy szacha i pijemy teraz, tak? A i posunięcie G6. No to źle zaczynamy dzisiaj. Kawa. Bez kawy nie damy rady. Tu już ten moment, gdzie zadania zaczynają być trudne. A czemu ja źle doliczyłem? Bo po tym król bije i po szachu jest hetman H4, którego nie zauważyłem.
No ale chwilę, to wtedy... A, i po szachu ma król G5. No dobra. Jedziemy dalej z następnym zadaniem, żeby nie tracić czasu. Czarnych posunięć. Oczywiście narzuca się od razu seria szachów, bądź szach tutaj. Ale to, że się narzuca, nie znaczy, że trzeba ją zagrać. No dobra, szach, król... król i... Dzisiaj strzałki świrują. Król idzie sobie tutaj. Dajemy szacha jeszcze raz. Król jest zmuszony do pójścia na pole C3. No i co dalej? Możemy dać jakiegoś szacha. Okej. Może nastąpić goniec D2. No i co dalej? No nie do końca podoba mi się to. Może szach, tu, szach. A wtedy jest wieża C3 szach. Szach, król idzie sobie na D2. Szach, król idzie sobie na C3. Szach. No niech król idzie sobie na B4. Co uzyskujemy tak naprawdę? Niewiele. Trudne to zadanie dzisiaj. Wtorki są trudne, słuchajcie. No szczerze, nie mamy tu nic innego do czarowania. Bo zawsze biały ma tutaj albo hetman C3, albo wieża C3 i już zaczynamy być w tarapatach, więc no musimy szachować. No ale po tych dwóch szachach jeszcze nic nie widzę. Król sobie czmycha tędy. Spróbujmy jeszcze raz dać szacha na E1. Dobra, król na pewno nie może iść na D4, bo jest hetman B4. Jeżeli król pójdzie na B3, no to nie wiem. Szach. Chyba, że wiecie co? Mam inny pomysł. Szach, król tu i teraz zagrać B4. Zabieramy to pole, więc nie ma szacha. Grozimy matem. Król z pola D2 za bardzo nie ma jak uciec. Jeżeli odsuniemy się gońcem gdziekolwiek, niech będzie to goniec B6. Wówczas szach, król idzie tu. Szach, król idzie tu. I mat. Chyba tak, chyba tu polega na tym, żeby wtrącić to posunięcie B4. I król okazuje się nie ma drogi ucieczki. A w międzyczasie biały nie może dać szacha. No właśnie, no bo jeżeli go wypuścimy tutaj, no to on chowa się. Jeszcze raz, hetman, król, B4. Wieża, ruch wieżą za bardzo nie przechodzi. Ruch królem za bardzo nie przechodzi, bo nie ma jak zagrać królem. Trzeba zrobić ruch gońcem, no niech będzie jakiś goniec B6. To się nasuwa, no to szach, król tu i mat na D. Na E4. No dobra, w tym przypadku, jeżeli
Białe grają taki równo, to znaczy, że już nic innego nie było i możemy po prostu dziabnąć. Dobra, chociaż już jedno zadanie jest rozwiązane, więc nie będzie aż takiego wstydu, jakbym wszystkie inne nie rozwiązał. Posunięcie czarnych. Cóż to się dzieje? Tu szukamy już chyba jakichś matów, co? Jest jakiś szaszek. Jest jakiś szaszek. No, kusi szach z tej strony najpierw. Odejdzie tu, to dostaje mata. Odejdzie tu, to dostaje mata. Czyli musi zagrać G3, weźmie... No i to samo. Tyle. No dobra. Nice. Tamto zadanie było stosunkowo proste. Tu nie mogę powiedzieć o tym zadaniu. Jeszcze. Znowu, szukając albo licząc warianty od szachów, narzuca się hetman F1. Pytanie, co uzyskujemy po króle H4? Mamy szacha tutaj. Następnie. Więc musi zostać zagrany hetman G5, żeby nie stracić wieży, bo wieża G5 nastąpiłoby H6. Więc hetmanik, król, hetmanik, hetmanik na G5. Co dalej możemy wyczarować? Jak to mówią, szachy się skończyły. Można myśleć, jak zamatować tego króla jakoś po ewentualnym szachu wieża F6. Tylko to wygląda trochę niebezpiecznie, bo po tym szachu król tutaj i hetman. I nie wiem, czy chcemy grać taką pozycję. Chyba że zacząć od takiego cichego ruchu wieża F2. No idea jest prosta. Chcemy dać szacha i potem chcemy dać szacha. I po ewentualnym odejściu tu jest mat. Po wieża F2, co może zrobić nasz oponent? Jeżeli da szacha, odchodzimy tu. Nie może bić, bo hetman ciągle broni. Jeżeli zagra hetman H5, broniąc wieży, no to po prostu G6, tak? Wieża F2 zaczyna mi się bardzo podobać. Nie ma na razie jak kontrolować pola F1. No jeżeli... nastąpi tak, zbijemy, nastąpi tak. Tu się robi bardzo niebezpiecznie. Na razie jest jakiś H6, potem jakiś hetman tu. Nie, to już jest. Wieża F2, fajny ruch. I nie widzę obrony. Ryzyk fizyk, co? Jedziemy z hetman F2.
Boże, nie Setman Elba, wieża Elba. Jejku. Pobudka, pobudka. Kawa jeszcze nie działa. Wieża Elba. Niech będzie wieża F5. Szach. Król tu. Szach. Król tu. Szach. Król tu. No i nawet hetman bije C4 z groźbą hetman E6. Kurczę, no wydaje się to być wygrywające. Jeszcze na szybko, czy tu nie ma faktycznie czegoś forsownego. Szach tu, hetman tu. No nie, brakuje nam figury do ataku. Ta wieża F2, ona jakby dołącza trochę do akcji i... No i atakuje. Dobra, czy nie na... Jeszcze raz. Szach, tu. No jakiś szach, G3, szach, tu. No to się zasłonie. Dobra, ale ryzyk fizyk, słuchajcie. Najwyżej... Najwyżej nie będzie to ten ruch. Na szczęście jest to ten ruch. Czyli... Intuicja nie zawiodła. Co dalej? Szach. Król musi odejść. Szach. Król musi odejść. Jest jeszcze szach na C1 w razie czego. Który też nieźle wygląda de facto. Na pewno trzeba zacząć od tego szacha. Okej. Okay. To trochę nam proces zostanie przyspieszony. Następnym zadaniem, białych posunięcie. O co tu chodzi? Mamy tu jakieś fajne uderzenia. Połączmy te fakty ze sobą. Mamy też jakieś G4 może. Dobra, załóżmy, że bicie, tak? Teraz jak... Bicie i G4. Idea jest taka, że po ewentualnym odejściu może skoczek goniec bije D5. Ten hetman jest niebroniony. Z tym, że po biciu... Strzałki, co wy dzisiaj świrujecie? Jeżeli zagramy G4... Może nastąpić hetman G6. Związując. No jeżeli by nastąpiło skoczek E7. To nie do końca chyba mamy tu, bo jest skoczkiem odbici. Hetman jest broniony. No dobra, połączmy tu fakty jakoś. Może wzięcie i goniec G4, tak po prostu. No i jak oponent obroni na F5? Musi zagrać wieża F8. Wówczas bierzemy dwa razy i goniec na B8 podwisa. Czyli jeszcze raz, proste ruchy. Wymianka i atakujemy figurę. Skoczek nie ma jak odejść. Po ewentualnym hetman D4 nastąpi goniec, bije F5.
Pogoniec bije G3, nastąpi hetman bije F5. No pytanie, czy tu nie wpadniemy w jakiś mega mocny atak. Szach. No to może być niebezpieczne, słuchajcie. Wzięcie, wzięcie. Goniec G4. Goniec bije. My bijemy. On odbija. Musimy zrobić raczej coś z królem. Król G2. Wisi nam goniec, ale zdobędziemy tego gońca. I po ewentualnym szachu możemy się gońcem wrócić, zawrócić, a to będziemy grozić ciągle matem. No dobra, przynajmniej pierwszy ruch odgadliśmy. To już jest coś. Goniec G4, no to jest ruch, który jakby wymusi chyba goniec G3. No właśnie, wymusił. No i żeby się tu nie pomylić, no jeszcze raz, bijemy tu, hetman bije. No idziemy, żeby zaatakować tego gończyka. No dobra, dalej nie zmuszają nas do liczenia, natomiast w normalnej partii, wiecie, no jesteśmy mimo wszystko pod ostrzałem czarnych figur, więc trzeba takie rzeczy doliczać. Nie wystarczy wiedzieć tylko, że mamy jedną figurę do przodu, gdy nasz król jest jakby odsłonięty i ciągle jest hetman przeciwnika w akcji, więc troszkę to za mało dla mnie, żeby zdecydować się na tal. Okej, wygrane zadanko. No tu jest chyba już coś dość prostego. Musimy dać serię szachów, żeby zamatować oponenta, bo grozi nam mat w jeden i nie ma jak się przed nim obronić. Znaczy, no można uciec, tak? Ale tu nie będzie dobrze. Ups, bo zaraz zrobię jakiś misklik. Zaczynamy od szacha. Król nie może iść tu, bo dostaje mata. Więc po szachu musi iść tutaj. Wydaje mi się, że jest posunięcie wieża C7. Król bije na C7. Wieża A7. Król musi iść tu. I dostaje mata. Nie chcemy dać szacha tu, bo ucieka. Więc musi to być szach tu. Ta-da. Next. Posunięcie białych. Sporo tu się dzieje. Wydaje mi się, że tu jest jakiś mat w trzy posunięcia. Szach. Król musi wziąć. Podwójny szach. Król musi się schować. I mat. Dość prosty motyw. Nice. Posunięcie czarnych. Co my tu mamy? My tu mamy figurę w plecy za pionka. Albo dwa pionki. Skoczek E4 zostało zagrane. W młodzieżowym żargonie nie czaję. Albo okej, okay, czaję. No chodzi tu chyba o precyzję, bo pytanie po pierwsze, którą wieżę ciabnąć? I teraz mamy tu dwa fajne ruchy. Jeden ruch to jest potem wieża D4, drugi wieża H4, atakując te dwie słabe figurki. Więc wydaje mi się, iż należy dziabnąć tutaj.
jeżeli oddziabnie, to gramy tu, tylko ma F3 w sumie. Nie głupi ruch F3. Bo jeżeli zagramy tutaj, no to trzeba liczyć się z posunięciem goniec G5. Weźmiemy tu, wieża sobie zbije. Pyk. F3. No i co dalej? Kurczaczek. No chyba, że z racji tego, że mamy dużą ilość pieszek, pioneczków, weźmiemy, zagramy wieża H4, goniec G5, weźmiemy na E4, goniec bije i król bije. No i ta wieżówka jest oczywiście wygrana dla czarnych. I może tu o to chodzi, żeby nie bać się tych wideł. No bo w końcu dwie figury są lepsze za wieżę. A po posunięciu wieża H4, biały nie ma za bardzo innej możliwości. Nie ma jak obronić gońca. Super. Goniec bije H3. Ojojoj, trochę nas tu atakują. No nas suwa się szach. No dobra, trochę bloka złapałem. Ja się zastanawiam, czy jest oponent w stanie nas tu zamatować. No oczywiście, jeżeli ta wieża tu będzie, to tak, bo jest jakieś odejście, no i macik, więc po ewentualnym szachu i zbiciu bijemy tu i dostajemy mata, szach. A nie, nie dostaniemy mata, bo już wieży tu nie ma. To chwila, to po tym biciu nie może zagrać tak, bo mu dziabniemy hetmana. Więc po biciu może też spróbować odejść i jeżeli mu dziabniemy, no to wtedy będzie nas matował. Ale po biciu może też zbić tu. Jeżeli mu tu dziabniemy, to czy my tu dostaniemy mata? Nie, uciekamy. Jeżeli mu tu dziabniemy jeszcze raz. Liczę nawet jeszcze taki dziwny wariant, żeby po prostu wziąć. Po wzięciu, wzięcie. Ale to jest bez sensu. Król tu. Bo i tak mamy mega przewagę. Chociaż ten goniec jest tu taki trochę niefajny. Nie, to jest chore. To nie tak, tak nie może to działać. Musimy zacząć od tego ruchu na 100%. Albo ciągniemy wieżę, albo zdobędziemy hetmana. Pytanie, czy czasem nie ma posunięcia wieża F6. Tylko co on wnosi? No, że po ewentualnym odejściu co, zbijemy? No to zbijemy. No i no nie za bardzo dużo wnosi. Więc no musimy zacząć, pionek bije pionka. Wymuszając wieżę, hetman bije F6. No dobra, jeżeli wtedy wieża zbije. Nie wiem, szach, tu. Okej, król G6. No i teraz oczywiście jest prosta. Grozi nam odejście z Matyldą na H1.
Więc jeszcze jest taki szkopuł, że gdybyśmy chcieli najpierw dać jakiegoś szaszka, to od razu nastąpi goniec F5. Może po prostu zbijemy, to hetman nas zbije. Jeżeli zbijemy tu, wieża szach, tu, szach, tu, to hetman sobie odejdzie, broniąc wieży. Szach, tu. To jak to możliwe, że... co? Że nie ma wyjścia tu? Nie no, coś tu musi być. A może... A nie no, cichy ruch król G1 jest za cichy. Hetman bije E3. Już tak nie przesadzajmy. A to ciekawe, no nie widzę na razie jeszcze rozwiązania. A, chyba, że już jest, widzę. Dobra, proste. Bijemy. I po odejściu nie musimy iść król G1. Możemy się zasłonić, prawda? I załóżmy, goniec dziabnie. No to oddziabniemy, wieża dziabnie. No i ten król nie zostanie tu zamatowany. A mamy jeszcze... Raz, że figurę więcej i dwa, że mega silnego pionka i wieża na linii F. No bijemy po prostu. I zasłaniamy się hetmanem. A po szachu tu bijemy, szach tu uciekamy. Wieżą. No, długo mi zajęło znalezienie zasłony hetmanem. Dobra, białe zagrały król F4. Tu szukamy na pewno jakiegoś mata. No mamy wieżę mniej, więc jeżeli nie znajdziemy mata, to... No to nic nie zrobimy. Niestety. Zwykle w tego typu pozycjach szukamy forsownych wariantów od szachów, czyli jakiś szach tu. Król może tylko zbić. Albo chwila. Mam. Jeśli zagramy posunięcie F5. To oponent ma H4. To nie mam. Ale już myślałem, że mam, bo gdybyśmy mieli już F5, no to oczywiście G5 jest z matem. Ale czekajcie, nie poddajmy się jeszcze tak szybko. Po posunięciu F5, chyba białe muszą zagrać posunięcie H4, no bo dostaną mata. Jeżeli byśmy chcieli na przykład zagrać jakieś posunięcie wieża C6, to pytanie teraz, czy ja mogę sobie odejść królem? No i grożę też jeszcze matem tutaj. Więc wtrącenie tego szacha nic nie daje, więc wręcz przeciwnie, trochę utrudnia. Więc po tym ruchu na pewno nastąpi H4. No i teraz jak tu kontynuować? Można iść na raty. Król H5, H6 i G5. Ale nikt nie lubi rat. Hmm.
Dobra, tu H4, król H5. Jak on może się w ogóle... No może nawet zagrać tak. No i będzie nas gonił. Wieża sobie gdzieś odejdzie. No to druga. A nie, no nie może nas gonić. Bo wtedy wrócimy wieżą. Tylko teraz bądź tu mądry i wymyśl, gdzie będziemy musieli odejść tą wieżą. Ale crazy zadanie. F5, H4, król H5. I grozimy matem w dwa ruchy. Król się nie może ruszyć. Załóżmy wieża C2. Zagramy na E7. Nie na E6, bo jakiś skoczek C5 znowu będzie nas atakował, czyli na E7. Może E7? Tak, może E7. No i co teraz może zrobić? No nie wiem, zagrajmy sobie skoczek B6, to gram H6. No i w następnym ruchu jest G5. Czy ma jeszcze jakąś opcję, żeby zatrzymać? Ma posunięcie wieża H2, żeby po G5 i wzięciu był od razu szach. To też może być ciekawe. Trzeba mieć to na uwadze. Czyli może... Może co? Może to nie działa. A może jeszcze inaczej? Dużo tego morza tutaj mamy. Jest! Znalazłem rozwiązanie. Słuchajcie. Idea F5 może nie jest słaba, natomiast żeby potem zagrać posunięcie G5, musimy tracić czas na jakieś H6 i G5. I faktycznie chyba ten wariant z wieża H2 obroni wszystko, bo nie będzie... Po tym zbiciu nastąpi szach. Ale czemu nie zagrać król H5 od razu? Bronimy gońca, grozimy G5. I po H4 jest po prostu G5. Po wieża tu jest od razu G5. No co jest? Nie widziałem tego wcześniej. Król H5 to kończy. Nie ma jak zatrzymać posunięcia G5. Za wolno, no ale ponoć target time to 37 sekund. Mi się przedłużyło 5 minut, ale nie to jest najważniejsze, słuchajcie. Najważniejsze jest, żeby wpaść na pomysł, a czas szczęśliwie nie liczą. Dobra, idziemy dalej. Gdzie się zawieruszył nas hetman? Co prawda hetmana możemy odrobić, ale ciągle będziemy dwa pionki w plecy. Cały bajer teraz polega, jak zacząć atakować tego króla. No są dwa pomysły. Albo wieża, albo skoczek. Goniec raczej bez sensu, bo ten król może łatwo uciec. Wieża bije, król musi sobie odejść. I teraz tak, gdzie odejść tą wieżyczką? Ale fajne zadanie chyba mam. Jeżeli zagramy wieża C8, to król nie może zbić, bo jest skoczek B6 mat.
ale po wieża C8 jest podwójny szach, więc nie ma czasu, żeby zbić wieżę. Jeżeli zagramy tą wieżę, ale świetne zadanie, no to już jest prosto. Wieża bije, król tu, wieża C8. Jeżeli król nie zbije, tylko odejdzie na A7, goniec B8, król musi iść na pole A8. I koń B6 z matem. Ulala! Wieża C8 to jest podwójny wykrzyknik. No pięknie. No dobra, z tego zadania jestem zadowolony. Co prawda jest dość forsowne, więc łatwo na nie wpaść, ale... Dobra, co się stało w następnym zadaniu? Otóż poszła G6, czarnych posunięcie. Tu szukamy mata, tak? Czy możemy zagrać tak? Możemy, ale możemy się nadziać też na posunięcie. Wieża bije G4. Na pewno nadziejemy się na to. A możemy zagrać tak. Grozimy matem. Tylko co się stanie po król E1? Tego nie wiem. Tu? Jeszcze raz. Grozimy matem, więc nie ma wyjścia. Musi zagrać wieża bije G4. Z szachulcem. Okej, i my bijemy. Musimy zbić. No nie będzie, że królem. I kurczę, problem jest taki, że po G7... Jeżeli zagramy wieża D8, no to ma goniec F7. A jeżeli weźmiemy pionkiem G7... To też nic nie uzyskujemy za bardzo. No może wtedy uzyskujemy to, że jest król F. Król F3. I po król E1. Jest posunięcie wieża G2. I pionek wygrywa. Jeszcze raz. Tu. Tu. A i co ja liczę? Jeżeli weźmiemy pionkiem, no to przecież po G7, król F3, król E1. Nie mamy wieża G2, bo pionek tu siedzi. No jest jeszcze posunięcie wieża G5. Bez sensu trochę. Jest jeszcze posunięcie. Jakiś szach, ale król pójdzie tu. Tu, tu, tu. G7, okej. I teraz król F3. Dobra. Bijemy królem potem na G4. I potem mamy tu. No dobra, teraz to jest easier. Następne zadanko. Wieża coś zbiła na polu. Co to jest za zadanie? Ej. O co tu chodzi?
No bez przesady. No to jestem trochę zdziwiony. Nie wiem, co to zadanie robi tutaj. Może po prostu czeskom sobie robi jaja. Dobra, trochę się tutaj zablokowałem, bo to znowu wydaje mi się jakieś takie zbyt proste, żeby było prawdziwe. Ale może to już tylko takie złudzenie. Dobra, szybciutko. O co tu chodzi? Skoczek dziabnie. No jeżeli pionek dziabnie, no to tu już jest koniec. Tu musi być koniec. Hetman F5, tak? Z groźbą mata. Powierza tu. Może być nawet goniec H6, z groźbą mata. Checkmate is unstoppable. Almost. Goniec tu, tu, tu. Skoczek bije, jeżeli hetman zbije. Łatwo się będzie wyłożyć na tym, jak coś nie do końca się policzy, tylko zagra intuicyjnie, więc zagrajmy poprawnie. Bez pośpiechu. No raczej musimy zacząć od skoczek. F6, hetman bije F6. Jeżeli hetman H5, no to jest wtrącenie. Dlatego trzeba dziabnąć na H7. Jeżeli sobie grzecznie odejdzie, no to teraz mamy hetman on H5, tylko chwila, czy tu czasem nie ma jakiegoś szaszka i ta wieża potem tu wisi? Może to nie jest takie proste, jak mi się wydaje. No bo nawet w najgorszym wypadku możemy wziąć, hetman weźmie, pionek weźmie, wieża weźmie, tak? No mamy pionka na czysto i pewnie wygrałem łatwo pozycję. No może nie aż tak łatwo, ale tu jest słabość, król nie jest bezpieczny. Ale tu musi być oczywiście coś więcej. Skoczek bije, heciok bije. Goniec bije. Wariant pierwszy. Jeżeli król bije, no to dajemy szacha. Król odchodzi, wieża bije.
Bicie tu. I mamy wystarczającą przewagę, chyba. Zagramy sobie po prostu goniec H6 z groźbą hetman G4 i mat. Czyli pogoniec H7. Zakładamy, że oponent nie zbije tego gońca, tylko zagra król H8. I teraz, jeżeli zagramy hetman H5, może nastąpić goniec szach. No to dziabniemy. I tu cały czas ten hetman jest pod atakiem. No jeżeli zamiast koniec C5 nastąpi hetman D4 szach, no to odejdziemy. No i grozimy odkrywkowym matem. Goniec H7, tak? To jest nasz ruch kandydat. No nie możemy zagrać tu, no bo po prostu szach i nam dziabnie. No okej. Jedziemy. Następne zadanie. Hetman coś wziął na H7. Ojoj, co z naszym królem się stało? Ciągle jest w centrum. 8 pionków na 7 pionków. Jakieś problemy z F2 ma biały. Hetman F6 to jest ruch kandydat. Główna groźba to oczywiście wieża H8, ale jest tu jakiś hetman C7. Pytanie, czy my tu nie zamatujemy zaraz. Nie dość, że może być goniec tu, tu i jakaś wieża H8 z planem dziabnięcia tu i hetman tu. No dobra, sporo motywów do odgadnięcia. Ale hetman F6 to jest pierwszy ruch, który się mega narzuca. Ewentualnie. Wieża bije. Wieża bije. Goniec bije, tu szach. No dobra, tu trochę wyobraźnia mnie ponosi, jest tu już bez sensu. Nie no, hetman F6, niech będzie ten hetman C7. Nawet może jakaś wieża F7, hetman A5. A chwila, jeżeli wieża by zbiła i wieża by zbiła i teraz hetman F6.
Nawet jak jakiś szach, to król sobie ucieka. Wieża tu. No nie ma teraz szachów, bo wieża się zasłoni. No jeszcze wieża, bicie wieżą jest ciekawe. Wieża bije. Wieża bije. Hetman F6. Tylko jeszcze jest jeden szkopu. Tu szach, odejście, król odejdzie. No i wbrew pozorom ta wieża jest związana. Goniec jest atakowany. Więc nie mamy wieża bije F1. Zastanawiam się, czy na hetman F6 nie jest trochę za wolny. Niby zdobędziemy tu pionka, ale on może uciec, może też wiadomo uciec tak. Jak będzie uciekał przez C7, A5, no to zawsze są jakieś chyba motywy z biciem tu, ale to trzeba doliczyć. Tu może być od razu jakiś taki ruch właśnie forsowny typu goniec F7, czy tam wieża F7. No ten hetman G6 też mi się nie podoba. Cóż my tu możemy zagrać, no? Wieża F. Co, goniec? A chwila, może jeszcze inaczej. Po wieża F2, jeżeli nastąpiłoby hetman G6, przecież zagrajmy goniec F7. Hetman jest pod biciem. Niech będzie sobie hetman G5. No i teraz zagramy posunięcie. Wieża F5. Wieża F2. Wieża bije. Czy możemy teraz zagrać hetman H, EF6? Grozimy matem. Nie ma jak bronić tej wieży. Czyli jakiś H3. No i goniec tu, hetman, to musi też skończyć się matem. Wieża F2, wiecie co, to jest chyba ruch. Hetman F6. Szachów nie ma. No dobra, jest... No nie, nie ma szachów. Jeszcze raz, tu H3 policzmy. Szach tu, król sobie odejdzie. Szach tu, król sobie odejdzie. Nawet mogę chyba dziabnąć tu. Bo grożę matem, więc nawet po szachu mykam w tą stronę. Ryzyk fizyk, słuchajcie. Wydaje mi się, że to musi działać. Cały bajer polega na tym, że po hetman G6 gramy po prostu goniec F7. No dobra, teraz to jest easy. D4, bijemy.
8 minut zajęło to zadanie, słuchajcie. Widzicie, nie jest lekko. Także coraz więcej czasu zadania nam pochłaniają. Damy jeszcze radę rozwiązać jedno, czy już nie? Myślę, że 60 minut minęło właśnie. Także zostańmy na tym etapie. Jutro albo pojutrze może będziemy kontynuować. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zabawa była przednia i że udało się porozwiązywać trochę zadań i wpaść na jakieś fajne idee. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Cześć, cześć, cześć.